Dobrze, wystąpi teraz pan Grzegorz Nalepa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I tak się bardzo dobrze składa, że to jest zaraz po wykładzie pana Lacha, bo jak rozumiem, pan Nalepa będzie właśnie mówił o różnych najnowszych osiągnięciach związanych ze sztuczną inteligencją. Grzegorz jest związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, a wcześniej z AGH w Krakowie. Jest współautorem imponującej liczby 150 prac naukowych i jest zaangażowany również w organizację wielu różnych towarzystw naukowych. Także proszę bardzo. Dziękuję. Hello everyone, thank you for your kind introduction. I am from Kraków and this work is a result of cooperation between Jagiellonian and AGH. I'd like to thank organizers for having me and for allowing to speak in English. I'll try to make this presentation as simple as possible. So basically, we are building machines that understand and use human emotions. I think that's the most simple version of the message. And what I mean by these three, so machines, understanding, use, and emotions. Let's start with machines. So in fact, this is something that was already mentioned on the previous presentation. By machines, we mean IT systems integrated in a ubiquitous computing paradigm. So basically, there is a hardware component and a software component. As of hardware, we want to use a new generation of computing devices, which are not only mobile, but they are in fact wearable. So something that you can have, for example, on your hand, like the device you see here. What is important for us is that these devices provide a range of interesting sensors, giving us a lot of data about the environment, and to make it even more interesting, recently information about the operation of human body, so physiological data. There is also a lot of sensors integrated in today's smart buildings. We are using commercial solutions as well as open hardware solutions. And of software, we mean software developed in a human-centering paradigm, so software which is adaptable, which is interactive. Today, it is often embedded into hardware, and it should integrate with the environment around it. It is also always available, so you have the device with software with you, or maybe it might be made available using a computer network or cloud infrastructure. And there are a number of very interesting business models around it, mainly software as a service in a very general sense. And we are also aiming and using both commercial and free software solutions. As of the second part, what we mean by understand and use. We are mostly interested in so-called context-aware systems. So context may have different definitions. I mostly like the second one, DACE. So any information that can be used to characterize the situation of an entity. So entity is usually you, the person, the user, okay? And awareness is a set of methods provided by artificial intelligence in a very general sense. I will talk about it in the next slide. And then these context-aware systems are built in a manner which was mentioned on the previous slide. So these are integrated solutions providing ambient intelligence functionality. What we mean by AI in this case, in this context? So we are interested in two main groups of methods. The first group of methods is devoted to representation of knowledge in a manner comprehensible for humans, transparent for humans. Also, this knowledge can be used for reasoning. Of course, it is automated reasoning, machine reasoning. It can be logical reasoning. It can be case-based reasoning. There are a number of different reasoning methods in such, with such models. As this kind of systems in ubiquitous computing are very dynamic, we need also methods that will handle incomplete knowledge or uncertain knowledge. But what is hard is how to build these methods. And we mostly use machine learning. So machine learning techniques can provide you with algorithms that will learn the model, that will learn the concepts of user have. So for example, if there is a general concept of location, and you have your GPS, for example. In fact, the GPS would not operate here, but there are different indoor localization techniques. A single GPS reading would not be a good
example for data for location, I am in the conference. In fact, the concept of conference is number is a cluster of different locations, which is somewhere here in the center. And we, using these methods, we are able to adapt to changes, of preferences or to drifts of concept. We are mostly interested in using these methods to build so-called recommender systems. So recommender systems are systems that provide personalized decision support. They can learn user preferences, community preferences. Recently, they are becoming location aware, so you get different recommendations depending on where you are currently. So it is an example of context-aware system also. They can be thought of as automated mass individualization in a way, because today we have so much information that we no longer search for it. We want some kind of system to recommend something for us. Of course, they be combined or embedded in hardware, like if you have an iPhone, you can think of Siri, or you can think of Google Now. And they have a number of very interesting commercial applications. And in fact, the number of these applications is rising. They are often called smart advisors, in a way. So now let's move to the third aspect, because we think that affect might be an important additional dimension of this contextual information. And what we mean by affects and how it is related to emotions and human emotions. Emotions are important, but they are also quite complex as a phenomena. Can I have a next slide, please? Thank you. Because emotions are both cognitive and physical. So there are two groups of psychological and philosophical theories of emotions. The first group emphasizes the mental component. So basically, emotions are in the brain. Emotions are a result of a cognitive evaluation performed by the brain. So the most prominent being the Kanon-Bart theory. And there is a second group of theories of emotions historically started by William James, which emphasizes the bodily component. So in fact, emotions would be experience of bodily changes, okay? James Lange theory is something that we will build on. To make it even more complicated, if you ask people from psychology how to measure emotions or how to classify emotions, there are multiple models and multiple ways to select from. So first of all, there are discrete models. So some people, like this is a very famous Ekman's work, would tell you that there is a discrete set of emotions, okay, and they can be, in this case, they can be related to some facial expressions, whereas some other theorists would tell you, no, you cannot give just discrete set. You need some dimensions, like valence and arousal in this case. And in this two-dimensional space, you can try to locate different emotions. So this is just to give you an idea that even measuring it or classifying it, it's not so easy. So affective computing, it's not a new idea. It was originally proposed almost 20 years ago by Rosalind and Picard from MIT Media Lab. She said that we should focus on so-called scenting modulation, so the influence of emotion of bodily expression. There are some influences which are easier to capture and some others which are not so easy to capture. And even though the idea is not new, we think that right now it's a good time, technology and market for it. And now, to move to our focus, we are building a computational model built on Jesse Prince theory, which extends the William James theory. I will skip the, let me focus on the workflow. So imagine there is a snake somewhere here, you see a snake, so you have a perception of a snake, okay? And then according to this theory, what happens first is your body reacts in some way. And then there is a cognitive evaluation, okay, and you realize you are afraid, and probably you are afraid because there is some danger, so snake is danger, but what matters is that the change in your body happens first, according to this theory, or at least with some emotions, okay? So this is why this is something that we can capture, and we are using a number of different devices for this.
They have different features, different sensors. I will not go into the details, and they have also different prices. The first one is from Empatica, which is a company started by Rosalind Picard, and this costs $2,000, and it has some medical certification. We are using some open hardware solutions and some also free software solutions, so this costs 400 euros and has some nice sensors, and this is very simple, but costs only $100, okay? Oops, the previous one. Okay, we are developing a software and hardware platform aimed at identification and detection of emotions and identification of machine processable conceptualization of human emotions. It should be integrated with already available software platforms for context awareness, and it extends our recent work in context awareness that was published recently, in fact, last week, in one of the journals in pervasive computing. And there are a number of prospective applications, including commercial applications. So of course, we mentioned affective personal assistants, but also emotive user interfaces, so interfaces that take into account the affective state of the user, computer games, but also simulations and serious games. Very interesting affective learning, number of medical applications, and what is called here ambient assisted living is a term for technologies that will take care of elderly persons. So there was an interesting presentation yesterday about 60 plus, and this is something close to this. And there is a lot of interesting applications in marketing and advertising. And now just to finish up, there are some details about our work. It was started last year. Right now we have a first version of the sensoric layer as well as integration with the software layer. We are working on the second version, and we want to perform large-scale experiments because so far we only had some basic in-lab experiments. And we want to work on so-called affective metrics, which will be possibly a nice way to integrate and evaluate the results. And what I wanted to emphasize is that this project is a cooperation between Jagiellonian and AGH. There are two teams at Jagiellonian and two teams at AGH. So as you can see, cognitive science and psychology, as well as game department. My AI group at AGH, as well as in biomedic, the second group in biomedical engineering. We are also talking to some small, medium enterprises, so far mainly from Małopolska, and thinking about NCBR project next year. And recently I got a grant from Seneca Foundation Spain to work on this in Murcia. And they are interested in a second group of theories related to EEG. As you can see, it's very fresh work. It's work in progress. There are a number of important challenges that I didn't talk about. But what gives us motivation is also commercial motivation is Gartner Emerging Technology Hype Cycle. Okay, you can Google it out after the presentation, but what matters from market point of view that smart advisors are here and affective computing is here, so if we can develop this technology in 2-3 years to be ready for market, it might be a good idea. Thank you very much, and I'm ready for your questions. Okay, thank you very much. Any questions? We can do questions in Polish or in English, whatever you prefer. No dobrze, uprośćmy. Pytanie dotyczące idei systemów wspomagających procesy decyzyjne, zwłaszcza w takich osobistych zastosowaniach. Jakie jest Pana zdanie na temat zagrożeń wynikających z tego, że algorytmy mogą w sposób tendencyjny podpowiadać nam konkretne działania i w ten sposób zmieniać nasze zachowania, wręcz osobowość modyfikować na pewnym etapie? To w sposób subtelny da się zrobić na jakiejś przestrzeni czasu. To jest pewne zagrożenie, prawda? My chcemy być indywidualnościami, zachować swoją indywidualność, osobowość. Te algorytmy mogą na to wpływać.
Jakie jest Pana zdanie w tym temacie? Bardzo dziękuję za pytanie. Pytanie jest ważne i problem, czy właściwie problemat, jak było powiedziane wczoraj, też nie jest błahy. Natomiast ja muszę powiedzieć, że tak jak to było wczoraj powiedziane, to jest pewnego rodzaju narzędzie. Jak to narzędzie będzie wykorzystane i przez kogo, to jest inna sprawa. My jesteśmy świadomi zagrożeń, współpracujemy też, mamy w zespole na przykład też kulturoznawców, socjologów. Natomiast na przykład dla mnie najważniejsze zagrożenie w tego typu systemach to nawet nie jest to, jaka będzie rekomendacja i co my z tym zrobimy, tylko tak naprawdę co się dzieje z tymi danymi. To znaczy, czy ktoś bez naszej kontroli nie dostanie się do tych danych. I to jest pewnego rodzaju problem techniczny. On jest bardzo ważny, należy go rozwiązać, natomiast nie przenosiłbym tego na obszar, jaka będzie rekomendacja. To znaczy, ja się bardzo cieszę, że teraz jest taki sezon na sztuczną inteligencję, bo ja się tym zajmuję od 20 kilku lat i kilkanaście lat temu stukano się w głowę i mówiono, że jak się interesuje science fiction, to mogę pójść do kina. Teraz właśnie się sytuacja zmieniła i nawet Stephen Hawking się tego boi. Natomiast sztuczna inteligencja nie uchroni nas przed naturalną głupotą i tego nie da się rozwiązać. Dziękuję bardzo. Może jeszcze jedno pytanie, a może tutaj pani... A jeżeli będzie więcej pytań, to może w przerwie. Iwona Cymerman, gdyby pan mógł skomentować to, jakie pan widzi potencjalne zastosowania. Wspomniał pan, że jest ich bardzo wiele. Ja tutaj próbuję siedząc sobie wyobrazić takie zastosowanie. Mam dosyć dobrą świadomość samej siebie. Gdyby pan jednak mógł skomentować, po co miałabym nosić takie urządzenie? Tak, pytanie o zastosowanie jest niezwykle ważne. Tak jak mówiłem, my mamy ileś zastosowań, że tak powiem, na myśli. To znaczy, po pierwsze, to mogą być takie zastosowania całkowicie prywatne i niektóre osoby mogą być zainteresowane. Jest taki ruch, to się nazywa quantified self. Ludzie się lubią obwieszać tymi sensorami i na przykład lepiej się czują, jak wiedzą, jaki mają heart rate. Natomiast wydaje mi się... Dlatego właśnie to nie jest, jak sądzę, bardzo istotne zastosowanie. To znaczy, ja uważam, że to nie jest duży rynek. Natomiast wydaje się nam, że bardzo ciekawe, znaczy inaczej, wiemy z perspektywy przemysłu, że na przykład zastosowania w grach, zarówno grach komputerowych, jak i w tak zwanych grach poważnych, czyli symulacjach, to jest ważna rzecz, tak zwane interfejsy emotywne, to znaczy, że interfejs w urządzeniu, z którym pracujemy, dostosowuje się, że w sytuacji, jak na przykład ja jestem zdenerwowany, tak, to on się być może wcześniej nauczył, że ja w niektórych sytuacjach, bo całą masę rzeczy w takich systemach świadomych kontekstu można wyrozumieć. Czyli jeżeli system ma mój kalendarz i wie, że ja zaczynam wykład o 10, a jest 9:50, a on jest w stanie wyliczyć, bo te dane są, że jestem daleko od EIT+, na przykład, tak, i ja, moja interakcja jest jakaś inna, to nawet nie trzeba tych sensorów, żeby przypuszczać, że jestem zdenerwowany i być może wtedy system będzie trochę inaczej pracował. Czyli to jest przykład właśnie takich interfejsów. Więc to jest tak, jak tutaj pan wcześniej mówił, to może być traktowane jako taki mały komponent. Na przykład jest kolejny duży obszar zastosowań, to są te systemy afektywnego uczenia. Czyli jeżeli już mamy uczenie na odległość, mamy różne systemy wspomagania uczenia, teraz na przykład jest też ciekawy rynek używania rzeczywistości wirtualnej, prawda? To połączenie tego afektywnego sprzężenia może, są pewne badania, które pokazują, że może zwiększyć skuteczność na przykład procesu uczenia. Plus ostatnia kwestia taka stricte na przykład medyczna, tak jak powiedziałem, te systemy ambient assisted living, czyli systemy, które będą w stanie się nami opiekować za 20-30 lat, żebyśmy w domu byli bezpieczniejsi, lepiej się czuli, jak już być może nasze zdrowie nie będzie w tak dobrym stanie. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze ja, Kociszewska Dorota. Króciutko, ja mam tylko stwierdzenie. Króciutko. Byłam w tym roku w Anglii, weszłam na chwilę do małej galerii koło Tate Gallery, zobaczyłam na półce książkę. Kiedy bawię się z moim kotem, to nie wiem, czy on nie bawi się czasem mną. Także przydałoby się troszkę uważać z tym, a ostatnie informacje są takie, że na świecie wszelkie badania i informacje dotyczące inteligencji oddaje się dla społeczeństwa. Oni mają to decydować i podejmować. To są dalsze kroki. Nie wiem, czy to jest bezpieczne po prostu. Dobrze. To może w kuluarach. Dziękuję bardzo.